Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Po odzyskaniu przez Wałbrzych praw grodzkich rozwiązana została Rada Powiatu Wałbrzyskiego i Zarząd Powiatu. Obecnie jednoosobowo funkcję organów powiatu pełni Józef Piksa, a nowe wybory zostały ogłoszone na dzień 24 marca 2013 roku. Wydaje się, że w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego wszystko zostało już przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Do wyborów zgłosiły się już komitety wyborcze, które walczyć będą o głosy wyborców powiatu wałbrzyskiego i 17 mandatów radnych. Wśród komitetów znalazły się Komitet Wyborczy Ruchu Palikota, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat, Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Powiat, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu oraz Komitet Wyborczy Wyborców Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa. Teraz wszystkie komitety mają czas do 22 lutego 2013 roku, aby zgłosić swoje listy z kandydatami na radnych. Podział mandatów w nowej Radzie Powiatu Wałbrzyskiego jest następujący. Okręg wyborczy nr 1 Boguszów-Gorce 5 mandatów, okręg wyborczy nr 2 Jedlina-Zdrój-Walim-Głuszyca 6 mandatów, okręg wyborczy nr 3 Mieroszów-Czarny Bór 3 mandaty, okręg wyborczy nr 4 Szczawno-Zdrój-Stary Bogaczowice, również 3 mandaty. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 24, sala nr 206, drugie piętro. Komisja Wyborcza już została wybrana przez komisarza wyborczego. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu to sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Sebastian Kowalski, Zofia Jadwiga Czcińska-Ciesielska, Szczawno-Zdrój, Grażyna Krystyna Pazik, Boguszów-Gorce, Robert Paweł Pieńkoś, Szczawno-Zdrój, Katarzyna Biziewska, Jedlina Zdrój, Janina Błażuk, Boguszów Gorce oraz Anna Magdalena Dżygała, Wojciechowska, Głuszyca Górna. Już niebawem mieszkańcy powiatu dowiedzą się, kto będzie ubiegał się o ich głosy i w konsekwencji, kto te głosy w przedterminowych wyborach otrzyma. Wpisały się na stałe w krajobraz miasta i często ich nie zauważamy. Ponad 40 dzieł stojących w różnych dzielnicach Wałbrzycha jest jednak wyrazem artystycznym pleneru rzeźbiarskiego z lat 70. W galerii muzeum możemy podziwiać zarówno fotografie kamiennych tworów, jak i figurki projektów wstępnych przygotowanych do akceptacji. Rzeźby pomniki zaczęły pojawiać się w Wałbrzychu na początku lat 70., gdy lokalna artystka Maria Bor stworzyła pierwsze dzieła plenerowe. Ich mnogość i różnorodność zawdzięczamy jednak plenerowi rzeźbiarskiemu, który odbył się w połowie lat 70. w Zamku Książ. Dzieła znakomitych twórców zostały ulokowane na terenie całego miasta. Były to czasy awangardy rzeźbiarskiej. Kanon, piękna kanon rzeźby greckiej przestał funkcjonować, przestano wreszcie tworzyć tylko pomniki prominentów, dygnitarzy. Do rzeźby weszła sztuka, czyli to, co artysta chciał nam pokazać. W mieście stanęły aż 52 rzeźby, z których do dnia dzisiejszego przetrwało nieco ponad 40. W galerii Wałbrzyskiego Muzeum prezentowane są zarówno fotografie istniejących jeszcze pomników, jak i mniejsze modele, które były wersjami wstępnymi tych dzieł. Rzeźby ulokowane m.in. w Śródmieściu, na Piaskowej Górze czy w dzielnicy Rusinowa są dziś bezcennym przykładem artystycznej ekspresji. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, kto je wykonał. W większości są teraz już bardzo starszymi lub zmarłymi artystami, a mają naprawdę bogaty dorobek. Patrzę na ich trud, czas, talent, który nam przekazali tak naprawdę. Galeria rzeźby plenerowej dostępna będzie do 26 marca tego roku w Wałbrzyskim Muzeum. W Wałbrzychu odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w lekkoatletyce. Wałbrzych od wielu lat pod tym względem stoi na bardzo wysokim poziomie, zdobywając każdego roku wiele tytułów i medali. Startuje 461 osobostatków, to znaczy jest to rząd około 260 zawodników bezpośrednio, z tym, że niektórzy startują po 20, liczy się zawsze osobostatków. Tym razem wałbrzyskim sportowcom nie udało się zdobyć najcenniejszego krążka w kolorze złota, ale występy i tak należy zaliczyć do udanych, ponieważ poziom zawodów stał na bardzo wysokim poziomie. Jest to po prostu duża, duża frajda dla dzieciaków. Zresztą to widać, co tu się dzieje. Jeszcze takich zawodów nie miałem w tym roku, że krzyk, brzask, nie wiadomo, gdzie się porusza. Zawodnicy z całego Dolnego Śląska rywalizowali w kilku konkurencjach, takich jak skok w dal, skok wzwyż, biegi w kilku kategoriach dystansowych oraz pchnięcie kulą. Łącznie zawodnicy z Wałbrzycha zdobyli 3 srebrne oraz 4 brązowe medale. Jest to kontynuacja, tak jak wcześniej mówiłem,
naszego planu treningowego 4-letniego. Jest to druga edycja młodzików, która jest po prostu, została nam po tych pierwszych lecie się do jednego starszych, który posiada 11 medalów. W tej chwili skromnie licząc, jeszcze nie liczymy, jeszcze złotego nie mamy medalu, ale mamy srebrny i chyba dwa brązowe. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wielu zawodników poprawiło swoje życiowe rezultaty, tak jak w przypadku Kuby, który zdobył tytuł wicemistrza Dolnego Śląska w skoku w dal. Poprawiłem córkę, zająłem drugie miejsce w skoku w dal. Srebrne medale dla Wałbrzycha zdobyli Joanna Biel i Dawid Dopieralski w biegu na 300 metrów, Jakub Grębka w skoku w dal. Joanna Biel w tym dniu kończyła swoje 15 urodziny i medalem oraz rekordem życiowym sprawiła sobie prezent. Prezent dla prezesa LKS Górnik Stanisława Grędzińskiego sprawiła również jego wnuczka Adrianna, która wywalczyła brązowy medal w biegu na 60 metrów. Kolejne brązowe medale wywalczyli Marcin Ochyra w skoku wzwyż, Marta Pieczarka w biegu na 1 km i Michał Błaszczak w pchnięciu kulą. Nie zabrakło również łez, ponieważ każdy zawodnik chciał wypaść jak najlepiej w najważniejszych dla nich zawodach w roku. Jednak sport, jak już wiadomo, jest nieprzewidywalny. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.